Więc zarezerwowaliśmy ten schodek. Przyjechałem do Warszawy. Poszedłem do Teatru Polskiego i dowiedziałem się, że oni mogą nam wynająć scenę, bo akurat zaczynają urlop. I możemy tam zacząć próby. Część aktorów była z Krakowa, część była z Warszawy. Teatr Wielki był z Balet Teatru Wielkiego był z Warszawy. Pantomima była z Lublina, jest z Łodzi, z Katowic. No, takie wielkie, pospolite ruszenie, kilkuset wykonawców. Narysowaliśmy sobie scenę, która miała 2000 metrów kwadratowych w tym spotku, a próbowaliśmy w sali, która była niewiele większa od pokoju, w którym przychodzi mi teraz to nagranie zrobić. Mówiliśmy ludziom, wyobraź sobie, że rozmawiasz i stoisz tam, nie wiem, na drugim końcu podwórza i że to będzie w takiej skali. Ja nie wiem, jak myśmy mieli tą wyobraźnię, bo to, nie wiem, nigdy żaden z nas wcześniej niczego takiego nie realizował, a tutaj przyszło nam stanąć, przyjąć zaufanie niezwykłej ilości ludzi. Oni byli pewni, że, ja myślę, że do nas niosło, że oni byli pewni, że my to zrobimy. Jacek, Andrzej, no wszyscy, z którymi przyszło nam wtedy się spotykać, wszyscy po prostu przyjęli takie założenie, że to się, że nie ma możliwości, żeby się to nam nie udało. W związku z tym potem oczywiście było miliony trudności, miliony trudności. A to scenografia może się zarwać dach, a to scenografia może się zarwać podłoga. Jak wjadą ciężarówki, będą woziły te dziesiątki ton ziemi. A to, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to kostiumy, a to nie widać, a to nie słychać, a to, no i każdą z tych rzeczy pokonywaliśmy. Pamiętam, że wtedy usłyszałem zdanie, które będę pamiętał do końca życia. Takiego faceta z Huty Katowice. Opowiadał Turalski jemu o tym, że jak sobie wyobraża tę scenografię i co potrzebuje, żeby on zrobił. I ten słuchał tego w takim skupieniu. Starszy człowiek, Turalski, powiedział jemu, wie pan, może to jest niemożliwe do tego, żeby to zrealizować. A ten facet mówi do Turalskiego, a może pan pójść ze mną na chwilę? No więc właściwie mogliśmy pójść z nim na chwilę i wyszliśmy, on nas wyprowadził na podwórze przed Hutą Katowice. Pokazał na niebo i powiedział, widzi pan tam to coś? To był taki wieczór, więc to coś, co on nam pokazywał, to był taki zarys księżyca. Turalski powiedział, no widzę. A to ten facet mówi, to niech pan sobie wyobrazi, że ludzie zbudowali rakietę, polecieli na ten księżyc, wylądowali i chodzili tam, a potem siedli i wrócili. To jak tam to było możliwe, kurwa, to zrobienie tej dekoracji będzie niemożliwe? I pamiętam to słowo, ta opowieść o tym księżycu i o tym lądowaniu została mi na całe życie. Że nie ma rzeczy niemożliwych rzeczywiście. I ci ludzie, wszyscy, z którymi nam przyszło tutaj mieć do czynienia, byli dowodem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. I w trakcie tej realizacji, kiedy żeśmy to tutaj robili, była rocznica 56 roku, czerwca, w Poznaniu. I tam było wielkie spotkanie Solidarności.
I Andrzej mówi, pojedźmy do Rospuchowski, pojedźmy do Poznania, pojedźcie i wy do Poznania, mówił do Mirka i do mnie. I powiedzmy o tym, co robimy tutaj w Wałęsie, nie wiem, innym. I tak się też stało, pojechaliśmy do Poznania. Spotkałem się tam z Lechem Wałęsą, opowiedziałem jemu o tym, co realizujemy. I on powiedział, no to dzięki Bogu. Wróciliśmy do Katowic, do Warszawy, Warszawa, Katowice, tak żeśmy właściwie krążyli między tymi dwoma miastami. Tutaj się działa ta produkcja około Spodkowa. I okazało się, że mamy prawo do wejścia do Spodka, nie wiem, na 5 prób czy 5 dni przed planowaną premierą, która była na początku lipca zaplanowana. W Warszawie wynajęliśmy pomieszczenia w hotelu europejskim na dachu, takie służbowe, czwarte piętro hotelu europejskiego, orbisowskiego, dla wszystkich ludzi, którzy byli spoza Warszawy, którzy przyjeżdżali na próby tam. I aktorzy z Krakowa, i studenci krakowskiej szkoły teatralnej, i ludzie tutaj z Katowic, którzy brali w tym udział, aktorzy wspaniali. Oksana Szyjan, Jurek Król, no wielu niezwykłych artystów. I w tymże hotelu mieszkaliśmy wszyscy, także aktorzy warszawscy, żebyśmy byli jedną grupą ze sobą, żebyśmy mogli chodzić na próby, żeby te próby nie były przerywane godzinami albo czymś, albo dojazdami, szukaniem czy czymkolwiek takim. Wydawało się, że przeniesienie teraz z kolei tych malusieńkich prób na tę wielką salę będzie niemożliwe, nie będzie łatwe, a okazało się, że było łatwe. Przyjeżdżając tutaj, pojechaliśmy byliśmy gośćmi biskupów śląskich. Henryk Bednosz, arcybiskup katowicki, przyjął nas w archikatedrze śląskiej. Opowiadaliśmy jemu o tej realizacji Słowackiego i Mickiewicza rzeczy. Poprosił o to, żeby wziął udział w tym jeden z biskupów i służył nam swoją pomocą i był do naszej dyspozycji, bo chcieliśmy, żeby ten Spodek został poświęcony, żeby ta scena była poświęcona, żeby te kostiumy były poświęcone, żeby ta sprawa miała także wymiar kościelny czy religijny, którego właściwie w tamtym czasie publicznie nie wolno było mieć w żadnej sprawie. Tym biskupem był biskup Kurpas, tak. Uroczy człowiek, wspaniały zupełnie, też dający nam, jakby wspierał nas duchowo w tej sprawie, mówił, że to niezwykłe. Jak państwo wiecie, jednym z bohaterów, jedną z postaci Kordiana jest papież, do którego Kordian się udaje i próbuje z nim rozmawiać i uzyskać jego błogosławieństwo dla sprawy polskiej. To był czas, kiedy już na szczęście papieżem był Karol Wojtyła. W związku z tym takie proste przenoszenie postaci z Kordiana do tego przedstawienia było, ten papież nie jest bohaterem pozytywnym w Kordianie, było niemożliwe. A równocześnie pomyślałem, że nie zetnę jednego słowa z Kordiana, nie zabiorę niczego, co Słowacki tam napisał. Co najwyżej skorzystam z jakichś innych tekstów Słowackiego. Słowacki napisał
wspaniały, niezwykły wiersz o proroczy o tym, że Polak będzie papieżem. I z tego skorzystałem w przedstawieniu Kordiana papież, ten zapisany w dramacie Kordian, ubrałem go w strój niezwykle bogaty i pełen czerni, czerwieni, purpury, czegoś takiego. Natomiast wziąłem aktora Stasia Niwińskiego, wielkiego, wspaniałego polskiego aktora, niestety nie żyjącego już dzisiaj, i poprosiłem o to, żeby zagrał. On grał w przedstawieniu w Dziadach Mirka Kina. Stasz Niwiński grał w Dziadach, które były jakby pierwszą częścią tej tragedii, postać księdza Piotra, któremu się Konrad spowiada i który jest jego jakby duchowym przewodnikiem. Więc pomyślałem sobie, wezmę tego Stasia Niwińskiego i w moim Kordianie będzie papieżem Polakiem, o którym... I szedł przez tę wielką scenę i mówił ten tekst o tym, że proroczy właśnie Słowackiego, o tym, że Polak będzie papieżem, ubrany w białą szatę, jaką miał na sobie Jan Paweł II.